Każdy z nas słyszał tę historię. Według biblijnej Księgi Rodzaju Bóg Jahwe postanowił zniszczyć ludzkość w ogromnym potopie. Jahwe zdecydował się jednak oszczędzić wybranego człowieka imieniem Noe. Rozkazał mu budowę arki, na pokład której Noe zabrał rodzinę oraz zwierzęta. Jak zaraz zobaczymy, biblijna historia o potopie to kopia takiej samej historii z Mezopotamii spisanej o ponad 1000 lat wcześniej. Poznajmy zatem bliżej historię potopu według Biblii, według Sumerów, po czym zastanówmy się, czy ów potop faktycznie mógł mieć kiedyś miejsce. W pierwszym odcinku cyklu Biblia i Sumerowie pokazałem wam, że biblijna wieża Babel była niedokończonym ziguratem, jaki budował sumeryjski król Enmerkar w mieście Eridu. Dziś przyszedł czas na porównanie historii o potopie. Jak zwykle interesują nas tylko i wyłącznie konkretne cytaty z Biblii oraz tekstów mezopotamskich. Większość widzów prawdopodobnie pierwszy raz w życiu słyszy cytaty z historii o potopie według Sumerów. Najpierw przypomnimy sobie opowieść o potopie z Biblii, potem odczytamy historię o potopie z mezopotamskich tabliczek, następnie porównamy obie historie, po czym zastanowimy się nad korzeniami opowieści o potopie. Zacznijmy zatem od Biblii. Księga Rodzaju, rozdział 6, wersety od 5 do 8. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Tylko Noego Pan darzył życzliwością. Jak widzimy, według Biblii Bóg Jahwe żałuje, że stworzył ludzi, po czym planuje ich zagładę. Jahwe darzył jednak życzliwością Noego. Wersety od 11 do 14. Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie, zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smą wewnątrz i zewnątrz. Poznajemy zatem powód zniszczenia ludzkości. Ziemia została skażona w oczach Boga, a ludzie postępują niegodziwie. Noe dostaje zatem zadanie budowy arki z przegrodami powleczonej smołą. Rozmiary arki to 300 łokci długości, 50 łokci szerokości oraz 30 łokci wysokości. Wersety od 17 do 19. Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia. Wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie, ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze, samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Bóg obiecuje zesłać potop i rozkazuje Noemu, aby uratował siebie, rodzinę oraz zwierzęta. Jak pamiętamy z odcinka Popularne mity o Biblii, z niektórych zwierząt Noe zabrał po parze, zaś z innych po 7 par. Rozdział 7, wersety od 2 do 4. Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą 7 samców i 7 samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze samca i samicę, a również i z ptactwa po 7 samców i po 7 samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Bo za 7 dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał 40 dni i 40 nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi, cokolwiek stworzyłem. Noe bierze po 7 par zwierząt czystych oraz po parze nieczystych. Po potopie dodatkowa ilość zwierząt odegra dużą rolę. Noe spełnia zatem wszystkie polecenia Boga, po czym wchodzi na pokład arki z rodziną oraz zwierzętami, a Bóg zamyka za nimi drzwi. Zaczyna się potop. Ziemię zalewa ogromna fala deszczu, która przynosi zagładę wszystkim istotom znajdującym się poza arką. A potop trwał na ziemi 40 dni i wody wezbrały i podniosły arkę ponad ziemię. Kiedy przybywało coraz więcej wody i poziom jej podniósł się wysoko ponad ziemią, arka płynęła po powierzchni wód. Wody bowiem podnosiły się coraz bardziej nad ziemią, tak że zakryły wszystkie góry wysokie, które były pod niebem.
W ten sposób Bóg zgładził ludzi oraz zwierzęta. I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi. Od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego. Wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. W końcu Bóg sprawił jednak, że nad całą ziemią powiał wiatr i wody zaczęły opadać. Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz nieustannie i po upływie 150 dni się obniżyły. Miesiąca 7, 17 dnia miesiąca arka osiadła na górach Ararat. Po kolejnych 40 dniach Noe otwiera okno arki i wypuszcza kruka, aby ten sprawdził, czy wody już opadły. Później Noe wypuszcza gołębicę, która przyniosła mu w dziobie gałązkę drzewa oliwnego. Następnie, gdy ta sama gołębica już nie wróciła do arki, Noe stwierdził, że wody opadły. Noe zszedł zatem z rodziną oraz zwierzętami na ląd. Gdy tylko to zrobił, natychmiast złożył Jahwe ofiary z czystego bydła oraz czystego ptactwa. Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: nie będę już więcej złożyczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Noe złożył zatem ofiary ze zwierząt czystych, wiedząc, że Jahwe bardzo lubi zapach palonego mięsa. I faktycznie Jahwe poczuł miłą woń spalonego mięsa, po czym stwierdził, że nie zniszczy już więcej ludzkości. Oto cała biblijna historia o potopie, jaką każdy z nas kiedyś słyszał. Przez wieki przedstawiciele cywilizacji zachodniej wierzyli, że owa historia opisana w Biblii jest prawdziwa. Tak uważali nawet najwybitniejsi naukowcy z czasów średniowiecza, odrodzenia oraz oświecenia. W XIX wieku naukowcy zaobserwowali, że historia o potopie była znana w ponad 200 różnych kulturach. W dużej części z nich również istniał jeden człowiek, który wraz z rodziną uratował się na łodzi. W pozostałych aspektach historie te różniły się jednak znacząco od historii biblijnej, która była uważana za najstarszą spisaną historię tego typu. Przełom nastąpił w połowie XIX wieku. Brytyjscy archeolodzy pracujący na terenie dzisiejszego Iraku odkopali wówczas tabliczki zawierające literaturę cywilizacji z Mezopotamii. Odkryli poematy Babilończyków oraz Akadyjczyków. Odkryli również ślady istnienia najstarszej cywilizacji w historii ludzkości, czyli Sumerów. Asyriolog George Smith, tłumacząc jedną babilońską tabliczkę, przeżył prawdziwy wstrząs. Otóż tabliczka ta opowiadała historię o potopie, z którego w arce uratował się wybrany człowiek. Odkrycie wywołało szok zarówno wśród naukowców, jak i wśród opinii publicznej. Do Iraku natychmiast wysłano dodatkowych ludzi oraz ogromne fundusze. Archeolodzy szybko odkopali oraz przetłumaczyli wiele tekstów z Mezopotamii. Szok pogłębił się w momencie, gdy odkryto, że mezopotamskie teksty o potopie opowiadają taką samą historię, z tym, że zamiast jednego boga Jahwe występuje tam wielu bogów Anunnaki. Co więcej, mezopotamskie teksty zostały spisane aż o 1000 lat wcześniej niż biblijna historia, co przyprawiło naukowców o prawdziwy ból głowy. Naukowcy, choć byli chrześcijanami, musieli zaakceptować fakt, że to nie biblijna, a mezopotamska historia o potopie jest oryginałem. Zanim przejdziemy do datowań oraz porównań, odczytajmy historię o potopie z tekstów mezopotamskich. Sumeryjska lista królów to dokument spisany w języku sumeryjskim, tabliczka, na której spisano imiona wszystkich sumeryjskich królów od powstania świata aż do XX wieku przed naszą erą. Lista królów wymienia pierwszych władców, którzy panowali przez niesamowicie długi czas. Później czytamy następujące słowa. A potem potop zmiótł wszystko. Po tym jak potop zmiótł wszystko, królestwo ponownie zstąpiło z nieba, królestwo było w Kisz. Istnieją trzy mezopotamskie wersje o potopie opowiadające taką samą historię. Są to kolejno babiloński epos o Gilgameszu, akadyjski epos Atrahasis oraz sumeryjski tekst Eridu Genesis. Sumerowie, Akadyjczycy oraz Babilończycy spisali taką samą historię. Różnicą są jednak imiona głównego bohatera, który przetrwał potop. W babilońskim eposie o Gilgameszu potop przetrwał człowiek, którego Babilończycy nazwali Utnapishtim.
W akadyjskim eposie Atrahasis potop przetrwał człowiek imieniem Atrahasis. W sumeryjskim Eridu Genesis potop przetrwał Ziusudra. Poznajmy zatem fascynujące szczegóły dotyczące owego potopu. Jak wiemy, mieszkańcy Mezopotamii czcili panteon bogów znanych jako Anunnaki. Królem oraz przywódcą Anunnaki był Anu, który mieszkał w niebie i z rzadka stępował na ziemię, nie mieszając się w sprawy ludzi. Anu miał dwóch synów. Jednym był Enlil, który był faktycznym przywódcą Anunnaki, a drugim Enki, mądry bóg, który był odpowiedzialny za stworzenie człowieka. Sumeryjska tabliczka z opisem potopu jest uszkodzona i brakuje w niej części fabuły, podobnie jak w akadyjskiej tabliczce. Z tego też powodu, aby zachować spójność relacji, będę wam podawał cytaty z wszystkich trzech tekstów. Historia potopu zaczyna się w Sumerze, kiedy Anunnaki spotykają się na zgromadzeniu bogów, a bóg Enlil namawia bogów do zniszczenia ludzkości. Kraj stał się zbyt duży, a ludzie zbyt liczni. Enlil musiał słuchać ich hałasu. Zwrócił się do wielkich bogów. Hałas ludzkości stał się zbyt duży. Anunnaki wysłuchują tyrady Enlila, który nie lubił ludzkości, uważał, że ludzie za bardzo się rozmnożyli i za bardzo hałasują. Enlil przekonywał innych Anunnaki, aby poparli jego pomysł. Enlil zwrócił się wprost do Enkiego. Nałożyłeś swoje ciężary na człowieka, obdarzyłeś ludzkość hałasem. Musisz stworzyć potop. Twoja moc niech będzie użyta przeciwko twoim ludziom. Sprawmy, aby Enki złożył przysięgę. Enlil rozkazuje zatem mądremu Enkiemu, który był bogiem wód, aby ten zesłał potop i złożył przysięgę przed wszystkimi bogami. Dalej Enki zabiera głos podczas zgromadzenia bogów. Enki przemówił do swoich braci bogów. Dlaczego chcecie zmusić mnie do złożenia przysięgi? Dlaczego miałbym używać mojej mocy przeciwko mojemu ludowi? Powódź, o której wspomniałeś, co to jest? Nawet nie wiem, czy miałbym ją stworzyć? Zgromadzenie bogów nie słuchało. Bogowie wydali wyraźne polecenie. Jak zatem widzimy, bogowie Anunnaki postanowili zesłać potop, aby zniszczyć ludzkość, a Enki, przyjaciel ludzkości, musiał złożyć przysięgę, że nikogo nie ostrzeże. Bogowie nie przejmowali się w ogóle losem ludzi, tylko Enki kochał ludzi i był bardzo zmartwiony zaistniałą sytuacją. Enki wpadł jednak na genialny pomysł. Objawił się królowi sumeryjskiego miasta Shurupak. Z naszej ręki potop zaleje miasto oraz kraj. Zapadła decyzja, że ludzkość ma zostać zniszczona. Werdykt, polecenie zgromadzenia bogów nie może zostać odwołane. Enki nie mógł jednak ostrzec króla miasta Shurupak, mówiąc mu to w bezpośredni sposób. Przemawiał zatem do ściany. O płocie trzciny, o ściano z cegieł, posłuchaj tego, uważaj o ściano. Człowieku z Shurupak, synu Ubaratutu, zburz dom i zbuduj łódź. Jak zatem widzimy, Enki nie łamie przysięgi, nie ostrzega króla w sposób bezpośredni, gdyż przemawia zwracając się do ściany. Enki kontynuuje. Porzuć bogactwo i szukaj przetrwania. Odrzuć własność, uratuj życie. Zabierz na pokład łodzi, nasienie wszystkich żywych istot. Łódź, którą zbudujesz, jej wymiary powinny być równe. Jej długość i szerokość będą takie same. Przykryj ją dachem jak apsu, ocean poniżej. Stwórz górne i dolne pokłady. Sprzęt musi być bardzo silny, asfalt mocny, aby dać siłę. Król Shurupak odpowiada. Słucham, mistrzu, co mi powiedziałeś. Zrozumiałem i zrobię to, ale co mam powiedzieć mojemu miastu, tłumowi oraz starszym? Enki odpowiedział. Powiesz im również, na pewno bóg Enlil odczuwa nienawiść. W jego mieście nie mogą już dłużej żyć. Nie mogę już stąpać po ziemi Enlila. Muszę udać się do oceanu poniżej, aby zamieszkać z moim mistrzem. Enki wpadł zatem na znakomity pomysł, aby król Shurupak, budując łódź, nie zdradził powodu, dlaczego ją buduje. Nakazał mu powiedzieć ludziom, że bogowie Enki oraz Enlil są w konflikcie, a zatem król uda się do wód, do Enkiego. W ten sposób ludzie z miasta pomagają mu przy budowie łodzi.
Następnie czytamy, jak rzemieślnicy biorą się za budowę wielkiej łodzi, pokrywając ją smołą oraz tworząc przegrody. Budowa w końcu zostaje ukończona, król Szurupak przemawia. Wszystko, co posiadałem, załadowałem na pokład, całe srebro oraz złoto. Wszystkie żywe stworzenia, które miałem, załadowałem na pokład. Wysłałem na pokład wszystkich moich krewnych i przyjaciół, zwierzęta polne, dzikie stworzenia i przedstawicieli każdej umiejętności oraz rzemiosła. Król wszedł zatem na pokład łodzi, wyczekując obiecanego potopu. W końcu nadeszła ogromna katastrofa. W eposie o Gilgameszu czytamy. Bogowie Anunnaki nieśli pochodnie ognia, paląc kraj błyskotliwymi błyskami. Cisza boga burzy przemknęła po niebie, a wszystko, co było jasne, zamieniło się w ciemność. Przez jeden dzień wiatry spłaszczyły kraj, a potem przybył potop. W Atrahasis czytamy. Nadszedł potop. Broń Kasisu uderzyła w ludzi niczym armia. Nikt nie widział nikogo innego, nie dało się rozpoznać w katastrofie. Potop ryknął niczym byk, ciemność była całkowita, nie było słońca. Z kolei w Eridu Genesis czytamy. Wszystkie złe wiatry, wszystkie burzowe wiatry zebrane w jeden, a wraz z nimi potop ogarnął miasta przez 7 dni i 7 nocy. Jak zatem widzimy, bogowie Anunnaki zsyłają wiatr oraz potop. Katastrofa zabija ludzi, którzy znajdują się poza arką. Król Szurupak pozostaje jednak bezpieczny na pokładzie łodzi, wraz z rodziną, przyjaciółmi oraz rzemieślnikami. Bogowie rozpaczają nad losem ludzi, których przykryła Grina. W końcu potop zdaje się przemijać, a król Szurupak otwiera okno arki. W eposie o Gilgameszu czytamy. Łódź popłynęła na górę Nimush. Następnie król Szurupak opowiada. Siódmego dnia wyciągnąłem gołębicę i wypuściłem. Gołębica pofrunęła, ale potem wróciła, nie było miejsca do lądowania, więc wróciła do mnie. Wyjąłem jaskółkę, pozwoliłem jej się uwolnić. Pofrunęła, ale potem wróciła, nie było miejsca do lądowania, więc wróciła do mnie. Wyjąłem kruka, uwolniłem go. Kruk pofrunął, zobaczył, jak wody się cofają, znalazł jedzenie i nie wrócił już do mnie. Król Szurupak, widząc, że wody się cofają, postanawia opuścić arkę. Gdy tylko to zrobił, natychmiast zabija zwierzę i składa ofiarę dla bogów Anunnaki. Złożyłem ofiarę z owcy. Ofiarowałem kadzidło przed szczytem góry. Umieściłem 14 naczyń ofiarnych, umieściłem pod nimi trzcinę, mitrę oraz cedr. Jak nie trudno się domyślić, Anunnaki, widząc ofiarę ze zwierzęcia, natychmiast stąpili tam na ziemię. Bogowie poczuli zapach, bogowie poczuli przyjemny zapach, bogowie zgromadzili się jak muchy nad ofiarą z owcy. Anunnaki, widząc, że człowiek przetrwał potop, wyrażają radość. Zastanawiają się jednak, jak na ten fakt zareaguje Enlil. Po chwili Enlil stępuje z nieba i wpada w dziką furię. Enlil zauważył łódź i był wściekły na bogów. My, wielcy Anunna, my wszyscy zgodniliśmy razem pod przysięgą. Żadna forma życia nie miała przetrwać. Jak ktokolwiek mógł przeżyć katastrofę? Anu usłyszał to i powiedział do Enlila. Któż by to zrobił jak nie Enki? Enki usłyszał głos i przemówił do bogów. Zrobiłem to wbrew waszej woli. Upewniłem się, że życie zostało zachowane. Enki, bóg, który uratował ludzkość, spokojnie odpiera zarzuty Enlila. Tym razem Anunnaki stoją po jego stronie i cieszą się, że ludzkość zdołała przetrwać. Enlil pozostaje w kłopotliwej sytuacji i w końcu akceptuje fakt, że ludzkość przetrwała potop. Enlil wszedł do łodzi, wziął mnie za rękę i zabrał na pokład. Wprowadził na pokład moją żonę i kazał jej uklęknąć u mego boku, dotknął naszych czół, stając między nami, aby nas pobłogosławić. Oto cała historia o potopie. Potop miał miejsce w Sumerze. Potop zdołał przetrwać król Szurupak wraz z rodziną na dużej łodzi. Po latach historia ta została spisana przez Sumerów.
Następnie po wielu latach skopiowali ją Akadyjczycy, później skopiowali ją Babilończycy. Po setkach lat historię tę kopiowały inne sąsiednie ludy, spisywali ją Grecy oraz Żydzi. Żydowska historia pozostaje znana na całym świecie, podczas gdy sumeryjska pozostała zapomniana i znają dzisiaj zaledwie garstka ludzi. Przeczytaliśmy zatem wersję biblijną oraz wersję sumeryjską. Teraz dokonajmy porównania. Oczywiście od razu rzuca się w oczy szereg niezwykłych podobieństw w obu tych relacjach. W Biblii to Bóg Jahwe postanawia zniszczyć ludzkość w ogromnym potopie. W wersji z Sumeru ludzkość chcą zniszczyć bogowie Anunnaki. W Biblii Bóg ostrzega jedną osobę, aby się uratowała. W Sumerze jeden z bogów, Enki, ostrzega jedną osobę. Zarówno w Biblii, jak i według Sumerów, człowiek, który się ratuje, był legendarnym patriarchą, który żył przez bardzo długi czas. I tu człowiek ten dostaje zadanie zbudowania łodzi. I tu łódź ma być pokryta smołą. I tu łódź ma mieć kilka pokładów. I tu człowiek ma zabrać na łódź swoją rodzinę. I tu ma na nią zabrać także zwierzęta. Co ciekawe, nawet rozmiar łodzi jest podobny. Jak wskazuje filolog oraz asyriolog Irving Finkel, łodzie mają prawie identyczne rozmiary. 14 400 łokci kwadratowych dla Arki Atrahasisa Jutnapishtima oraz 15 000 łokci kwadratowych dla Noego. I tu Bóg oraz bogowie zsyłają wiatry oraz deszcze tworzące potop. I tu giną inni ludzie oprócz tych zgromadzonych na Arce. I tu bohater wysyła ptaki, aby sprawdzić, czy wody opadły. W Biblii są to kruk oraz gołąb. W Sumerze kruk, jaskółka oraz gołąb. I tu Arka znajduje się na wysokiej górze. Ten fragment dotyczący góry jest jednak bardzo istotny i zajmiemy się nim w dalszej części. I tu bohater opuszcza Arkę i zabija zwierzęta, składając ofiarę. I tu Bóg oraz bogowie czują miły zapach paronego mięsa. Zarówno Jahwe, jak i Anunnaki decydują, że ludzkość zasługuje na dalsze życie i zawierają przymierze. Mamy tutaj cały szereg zdumiewających podobieństw. Historia jest praktycznie identyczna i różni się kilkoma detalami. Na przykład w Biblii brakuje jaskółki, w Biblii potop trwa 40 dni i nocy, a w Sumerze 7 dni i nocy. W Biblii występuje jeden Bóg Jahwe, a w Sumerze wielu bogów Anunnaki. Sumeryjska historia jest znacznie dłuższa, starsza oraz bogatsza w szczegóły. Ustalmy zatem konkretne daty. Jak wskazuje Peter Innes, teolog oraz profesor studiów biblijnych, istnieje konsensus naukowy, że pierwsze 5 ksiąg Biblii, w tym Księga Rodzaju, zostały skompletowane w VI wieku przed naszą erą podczas niewoli babilońskiej. W encyklopediach znajdziemy zwykle informację, że Księga Rodzaju została spisana pomiędzy VII a V wiekiem przed naszą erą. Akadyjski epos Atrahasis został spisany około 1800 roku przed naszą erą, a więc 1000 lat przed Biblią. Sumeryjski tekst Eridu Genesis pochodzi z około 1600 roku przed naszą erą, choć sumerolodzy uważają, że to stara kopia sumeryjskiego tekstu, który powstał w około 2300 roku przed naszą erą. Babiloński epos o Gilgameszu został spisany w około 1800 roku przed naszą erą, choć najstarszy tekst jest uszkodzony i nie ma tam historii o potopie. Najstarszy zachowany dotąd epos z potopem pochodzi z około 700 roku przed naszą erą, choć również wywodzi się z czasów o 1000 lat wcześniejszych. Jak zatem widzimy, mezopotamskie teksty są starsze od Biblii aż od 1000 lat. W tym momencie Żydzi, chrześcijanie oraz muzułmanie wyciągają jednak asa z rękawa. Faktycznie najstarsza spisana biblijna Księga Rodzaju pochodzi z około 700 do 650 roku przed naszą erą. Mógł przecież jednak istnieć nieodkryty jeszcze wcześniejszy tekst. Według tradycji to przecież sam Mojżesz miał napisać pierwszych ksiąg Biblii, w tym także Księgę Rodzaju. Chronologia biblijna oraz badania naukowców wskazują, że Mojżesz miał wyprowadzić Izraelitów z Egiptu w około 1450 roku przed naszą erą. Według tradycji Mojżesz spisał zatem Księgę Rodzaju oraz historię o potopie pomiędzy 1450 a 1400 rokiem przed naszą erą. Jak zatem widzimy, nie ma tutaj żadnego asa w rękawie.
Naukowcy nie zgadzają się zresztą z tym, że to Mojżesz spisał Księgę Rodzaju. Najstarszy zapis języka paleohebrajskiego jest datowany dopiero na X wiek przed naszą erą. Nawet jeśli jednak przyjmiemy optymistyczną wersję, że to Mojżesz spisał Księgę Rodzaju, to i tak spisałby historię o potopie kilkaset lat po tym, jak istniały już spisane wersje sumeryjskie oraz akadyjskie. Biblijna historia o potopie to tylko i wyłącznie kopia starszej oraz bogatszej historii z Sumeru. Wiedzą o tym wszyscy religioznawcy, historycy, archeolodzy czy historycy religii. Posłuchajmy teraz kilku naukowców, wspomniany profesor Finkel. Kultowa historia potopu Noego i Arki, jaką znamy dzisiaj, z pewnością wywodzi się z starożytnej Mezopotamii współczesnego Iraku. Dr Andrew George z Wydziału Językoznawstwa i Kulturoznawstwa Środkowego i Bliskiego Wschodu. Biblijna historia potopu pasuje tak ściśle do eposu Gilgameszu, że niewielu wątpi, iż wywodzi się z relacji mezopotamskiej. Profesor teologii Helge Kvanvik. Od ponad 100 lat naukowcy rozpoznają, że biblijna historia Arki Noego oparta jest na starszych modelach mezopotamskich. Profesor historii Eric Klein. Historia potopu pochodzi ze starożytnej Mezopotamii, przechodziła od Sumerów do Babilończyków, potem do Kananejczyków i Izraelitów, aż z kilkoma zmianami trafia do Biblii. Moglibyśmy jeszcze długo wymieniać wypowiedzi sumerologów, archeologów czy historyków. Sama Biblia też nam jednak daje wskazówki, że potop miał miejsce w Sumerze. Zwróćmy uwagę, że Abraham pochodził z Mezopotamii, jego przodkowie pochodzili z Shinear, czyli z Sumeru, wieża Babel była budowana w Sumerze, Biblia od początku opisuje historię Sumeru, a biblijni przedpotopowi władcy żyli przez bardzo długi czas, tak jak przedpotopowi władcy Sumeru. W tym momencie moglibyśmy tak naprawdę zakończyć film, bo jego celem było wykazanie oczywistego naukowego faktu, że biblijna historia o potopie to kopia sumeryjskiej historii o potopie starszej o ponad 1000 lat. Teraz ruszymy jednak na poszukiwania śladów owego potopu. Na początku zastanówmy się, czy istnieją ślady globalnego potopu, który pokrył całą Ziemię aż po góry. Odpowiedź brzmi: nie ma takich śladów i nie ma ani jednego naukowca, który by stwierdził inaczej. Nie ma żadnych dowodów archeologicznych, żadnych dowodów geologicznych, ani żadnych dowodów paleontologicznych na ogólnoświatowy potop. Niestety nie ma na to żadnych śladów ani żadnych dowodów. Jak się jednak zaraz okaże, to wcale nie oznacza, że ów potop nigdy nie miał miejsca. Wiele osób uważa, że potop mógł być katastrofą, która miała miejsce w około 10 800 roku przed naszą erą, kiedy w Ziemię uderzył deszcz meteorytów, wywołując zmniejszenie czap lodowych oraz nagłe podniesienie poziomu oceanu, wywołując lokalne powodzie. Takie wydarzenie z pewnością dostałoby się do opowieści ludowych o potopie, z którego ocalali wybrani ludzie. Istniały jednak dwa poważne problemy. Wciąż był to lokalny potop na małą skalę, a nie ogólnoświatowy pokrywający góry. Gorszy problem jest jednak związany z datowaniem. Otóż zarówno chronologia biblijna, jak i chronologia sumeryjska umiejscawiają potop nie w 10 800 roku przed naszą erą, a pomiędzy około 3300 a 2800 rokiem przed naszą erą. Ta obiecująca koncepcja niestety odpada. Naukowcy sformułowali inną teorię, tak zwaną teorią Ryana Pittmana. Po zakończeniu ostatniego zlodowacenia, wzbierające wody przerwały naturalną groblę oddzielającą Morze Śródziemne od dna obecnego Morza Czarnego. Ta olbrzymia masa wód runęła przez cieśninę Bosfor, a strumień wody zalewał depresję nadczarnomorską. Te wydarzenie zaowocowałoby powstaniem legendy o potopie. Ta obiecująca teoria również odpada, gdyż te lokalne wydarzenie miało miejsce w 5600 roku przed naszą erą, a wtedy nie istniała jeszcze nawet cywilizacja Sumerów. Datowanie się tutaj nie zgadza. Jeszcze jedna hipoteza zakłada z kolei, że w Ocean Indyjski około 3000 roku przed naszą erą uderzyłby meteoryt powodujący falę tsunami. Nie ma jednak na to żadnych śladów ani żadnych dowodów.
Czyżby zatem nigdy nie było owego opisanego potopu? Musimy odpowiedzieć sobie na jedno zasadnicze pytanie. Czy aby na pewno ów potop był ogólnoświatowy? Faktycznie, zarówno Biblia, jak i eposy Gilgameszu opowiadają o ogromnym potopie, a Arka znalazła się tam na wysokich górach. Bibliści oraz historycy zwracają jednak uwagę na to, że zwrot, iż wody pokryły tę ziemię, nie musi oznaczać całej planety. Zarówno Sumerowie, jak i Żydzi w tamtym czasie nie mieli pojęcia o istnieniu Antarktydy oraz Australii. Nie wiedzieli o istnieniu Oceanii, dalekiej Azji, znacznej części Europy i Afryki. Nie mieli żadnego pojęcia o istnieniu Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej. Dla tamtych ludzi świat był obszarem, który znali, zamieszkiwali i który zamieszkiwały sąsiednie ludy. Naukowcy proponują zatem, że ów potop był lokalnym potopem na terenie Mezopotamii. Co ciekawe, zarówno Atrahasis, jak i sumeryjski oryginał Eridu Genesis bardzo precyzyjnie podają, że potop zmiecie kraj Sumer oraz sumeryjskie miasta. Tylko tyle i aż tyle. Sumeryjski oryginał Eridu Genesis podaje wyraźnie: z naszej ręki potop zaleje miasto oraz kraj. Zapadła decyzja, że ludzkość ma zostać zniszczona. Potop ogarnął miasta przez 7 dni i 7 nocy. Po tym jak potop ogarnął kraj, po tym jak zły wiatr rzucił wielką łódź na wielkich wodach, wyszło słońce, rozchodząc się nad niebem i ziemią. Jak widzimy, sumeryjski oryginał wskazuje, że potop miał miejsce tylko w Sumerze, a nie na całym świecie. Tak samo wskazuje bezpośrednia kopia akadyjskiej epos Atrahasis. Co jeszcze ciekawsze, w żadnym z tych dwóch tekstów nie ma też informacji o tym, że wody przykryły góry, a Arka wylądowała na górze. Nie ma o tym ani jednego słowa. Bohater wychodzi z Arki i składa ofiarę w bliżej nieokreślonym miejscu. Lądowanie na górze pojawia się dopiero w eposie o Gilgameszu, babilońskiej wersji, która powstała setki lat po sumeryjskim oryginale. Następnie ten sam fragment o lądowaniu na górze został skopiowany do Biblii z eposu o Gilgameszu. W najstarszych dwóch tekstach nie ma zatem żadnego globalnego potopu, ani żadnych wód przykrywających góry. Historyk i archeolog Wilfred Lambert oraz profesor języków semickich Alan Millard rozwiązali tę zagadkę. Otóż, jak wskazują w sumeryjskiej wersji, w wierszach 258-261, po powodzi rzeki król Ziusudra zamieszkał na ziemi kraju Dilmun, miejsca, w którym wznosi się słońce. W tej wersji opowieści łódź Ziusudry płynie w dół rzeki Eufrat do Zatoki Perskiej. Sumeryjskie słowo kur w wierszu 140 eposu Gilgameszu zostało zinterpretowane w języku akadyjskim jako góra, chociaż w języku sumeryjskim kur znaczyło raczej ziemia, zwłaszcza ziemia obcego kraju. Stąd też zdaniem naukowców doszło do przekręcenia oryginalnego znaczenia oraz powstania historii o łodzi lądującej na górze. Za chwilę rozwiążemy zatem całą tajemnicę potopu. Zanim to zrobimy, musimy jednak poznać tożsamość człowieka, który przetrwał potop. Jak widzieliśmy we wszystkich tekstach, był to król miasta Shurupak. Babilończycy nazywali go Utnapishtim, Akadyjczycy Atrahasis, a Sumerowie nazywali go Ziusudra. W eposie o Gilgameszu czytaliśmy następujące słowa: człowieku z Shurupak, synu Ubaratutu, zbóż dom i zbuduj łódź. Zerknijmy zatem teraz na sumeryjską listę królów. Następnie Sippar upadło i królestwo zostało przeniesione do Shurupak. W Shurupak Ubaratutu panował przez 18 600 lat, a potem potop zmiótł wszystko. Klucz leży jednak w glinianej tabliczce określanej jako WB62. W około 2000 roku przed naszą erą w mieście Larsa spisano na niej najstarszą listę królów. Czytamy tam inne, następujące słowa: następnie Sippar upadło i królestwo zostało przeniesione do Shurupak. W Shurupak Ubaratutu panował przez 20 400 lat. Potem królem był Ziusudra, który panował 10 sar 36 000 lat, a potem potop zmiótł wszystko.
Temat długowieczności przedpotopowych władców to kwestia na osobny odcinek, w którym sprawdzimy, o co tak naprawdę chodziło. Nas jednak interesuje teraz to, że ów Zjusudra według sumeryjskiej listy królów faktycznie był ostatnim królem Szurupak przed potopem, synem Ubaratutu, tak jak wynikało to z tekstów. Jak wskazywał historyk oraz archeolog Max Mallowen, w czasie potopu Zjusudra sumeryjski Noe był królem miasta Szurupak, gdzie otrzymał ostrzeżenie o zbliżającej się katastrofie. Odkrycia epigraficzne oraz archeologiczne dają podstawy, aby sądzić, że Zjusudra był prehistorycznym władcą znanego historycznego miasta Szurupak, które zostało zidentyfikowane. Innymi słowy, król Zjusudra z Szurupak uciekł wielką łodzią przed potopem. Pytanie, które musimy sobie teraz zadać, brzmi: czy w Sumerze był kiedyś jakikolwiek potop? W 1929 roku archeolog Leonard Woolley odkrył w mieście Ur dużą warstwę osadów rzecznych poprzedzających kulturę Ubajt. Jego zdaniem był to ślad biblijnego potopu. Problem polegał jednak na tym, że owe ślady pochodziły tylko z miasta Ur i co gorsza są datowane na 3500 rok przed naszą erą, a zatem trochę za wcześnie. Ślady potopu powinny być późniejsze, a przede wszystkim powinny pochodzić z miasta Szurupak. Czy zatem w mieście Szurupak miał kiedyś miejsce jakikolwiek potop? Odpowiedź brzmi tak. Archeolodzy ku swojemu zdumieniu odkryli dowody lokalnego potopu w Szurupak, współczesne Tel Farawiraku oraz różnych innych miastach sumeryjskich. Warstwa osadów rzecznych datowana metodą radiowęglową na około 2900 rok przed naszą erą przerywa ciągłość osadnictwa, rozciągając ją aż 120 km na północ do miasta Kisz. Ceramika polichromowana z okresu Jemdet Nasr od 3200 do 2900 roku przed naszą erą została odkryta bezpośrednio pod warstwą powodziową z Szurupak. A zgadza się to zatem z biblijnym datowaniem. Jak wskazuje profesor studiów religijnych oraz biblijnych Barry Banstra, potop w Szurupak był lokalnym wydarzeniem, spowodowanym spiętrzeniem rzeki Karun przez rozprzestrzenianie się wydm, zalewanie Tygrysu i jednoczesne obfite opady deszczu w regionie Niniwy rozlewające się na Eufrat. Biorąc pod uwagę podobieństwa w mesopotamskiej historii powodzi oraz biblijnej relacji, wydaje się, że mają one wspólne pochodzenie we wspomnieniach z miasta Szurupak, w którym król przetrwał potop. Oddajmy teraz głos najwybitniejszemu sumerologowi w historii, jakim był profesor Samuel Noah Kramer. Uzasadnione jest wyciągnięcie wniosków z obecnych dowodów, że mezopotamska opowieść o potopie i oparta na niej wersja Starego Testamentu została zainspirowana faktyczną katastrofą, która miała miejsce około 3000 roku przed naszą erą, pozostawiając ślady archeologiczne w Szurupak, Kisz i prawdopodobnie w wielu innych miejscach, które dopiero zostaną odkryte. Jak z kolei wskazuje Stefanie Daley, ekspert historii Bliskiego Wschodu, wszystkie historie o potopie mogą wywodzić się z jednego mezopotamskiego oryginału, używanego przez tysiące lat w opowieściach podróżników, przetłumaczone i dostosowane do lokalnych upodobań, aby dać niezliczoną liczbę rozbieżnych wersji. Podsumowując, istnieją zatem trzy możliwe wyjaśnienia potopu. Według pierwszego, ta historia mogła się nigdy nie wydarzyć i zostać wymyślona przez Sumerów. Drugie wyjaśnienie zakłada z kolei, że król Zjusudra został ratowany przez boga Enkiego, jednego z Anunnaki, który polecił mu ratować siebie oraz... No właśnie, zerknijmy uważnie do sumeryjskiego oryginału. Zabierz na pokład łodzi nasienie wszystkich żywych istot. Sumeryjski tekst nie podaje, że na łódź zabrano zwierzęta, lecz nasienie żywych istot. Dla zwolenników starożytnych astronautów jest to wskazówka, że w rzeczywistości na łódź zabrano DNA różnych gatunków zwierząt, co Sumerowie określili jako nasienie. Dzięki temu w łatwy sposób zapełniono by niewielką arkę. Trzecie wyjaśnienie zakłada z kolei, że bogowie nigdy nie istnieli. W Sumerze miał miejsce lokalny potop, gdy wylały rzeki, a król Zjusudra z Szurupak wraz ze świtą oraz swoimi zwierzętami zdołał się ratować na pokładzie wielkiej łodzi. Po tym jak przeżył katastrofę, stworzył historię, że przetrwał dzięki jednemu z bogów, a z czasem historia zaczęła się wzbogacać o coraz bardziej dramatyczne fragmenty.
Są to jednak tylko spekulacje. Niepodważalnym faktem jest zaś to, że biblijna historia o potopie jest kopią znacznie starszych historii o potopie z Sumeru. Kolejne ludy post-Sumera kopiowały tę samą historię na bazie swojego politeizmu, zaś po tysiącach lat Izraelici wyznający wówczas monoteizm skompilowali bogów Anunnaki w jednego boga Jahwe, który zsyła potop oraz ratuje Noego. Oto cała kompletna historia potopu. Jak na razie odkryliśmy zatem, że biblijna wieża Babel była sumeryjskim ziguratem, a biblijna historia o potopie to kopia historii z Sumeru, albo całkowicie wymyślona, albo też co bardziej prawdopodobne będąca zapisem prawdziwego lokalnego potopu w Sumerze spowodowanego wylaniem rzek. Na koniec warto zadać sobie kilka pytań. Kim tak naprawdę byli Anunnaki? Kim tak naprawdę był Jahwe? Dlaczego bogowie mieszkali w niebie? Dlaczego bogowie lubili zapach paronego mięsa? Dlaczego pierwsi ludzie żyli przez aż tak długi czas? Skoro historia o wieży Babel oraz potopie mogą być prawdziwe, to czy inne biblijne historie również mogą opowiadać prawdziwe zdarzenia? A przede wszystkim, dlaczego Biblia od samego początku opisuje historię Sumerów? Odpowiedzi poznamy w następnych odcinkach, poznając historię Ogrodu Eden, stworzenia człowieka, pierwszych władców oraz Sodomy i Gomory. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.